Cześć, witam na moim kanale. No niestety coś nie pykło, nie widzieliśmy się 3 dni. Miało być deli, no. Jednak wam powiem, sytuacja wyszła taka, że no niestety zblokowała mnie trochę i praca, i sprawy prywatne, ale wróciłem na całe szczęście. Dzisiaj odcinek będzie właśnie o filtrze RO, o którym mówiłem we wcześniejszym odcinku. Ja sobie sprawiłem taki filterek podstawowy. Widzicie, jak to się prezentuje. No i najważniejsze, dla osób, które właśnie mieszkają w mieszkaniach, nie w domach jednorodzinnych, często właśnie zastanawiacie się, czy brać taki filtr, czy będzie opcja zamontowania go w mieszkaniu. Otóż okazuje się, że jest to bardzo proste. Ja się dość długi czas zastanawiałem przed zakupem. Głównie chodzi o to, że do zestawu mamy dołączony zaworek plus końcówkę pół cala, którą spokojnie możemy, jeżeli mieszkamy właśnie nie w domu, a w mieszkaniu, zamontować do nawet baterii prysznicowej. Widzicie, jak to wygląda? Można sobie spokojnie wkręcić, a jeżeli nie, to nawet do takiego kranika specjalnie zamontowanego nie ma problemu. Bo to wiecie, w domu jednorodzinnym macie taki kranik na przykład na zewnątrz, do węża, żeby podłączyć, to bez żadnego problemu, nie? I montujesz sobie na stałe taki filtr i masz, tak? A w mieszkaniu nie ma problemu, żeby załóżmy na czas lania wody przykręcić sobie taki filterek RO, a w razie czego wykręcić. No dobra, widzicie, jak to wygląda. Teraz lecimy do łazienki, podłączamy. Ok, moi drodzy, jesteśmy właśnie już w łazience. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od naszego trójnika, czyli tej pierwszej nasadki, którą przykręcamy do kranika, ewentualnie do baterii prysznicowej. Cały czas oczywiście mówimy o mieszkaniu. Powiem wam tak, w zestawie macie właśnie trójnik, ale brakuje tej zaślepki właśnie na końcu, tej nakrętki, także trzeba sobie takie coś dokupić. Mnie to wyszło około 8 zł, więc nie są to jakieś duże koszty. Przykręcamy sobie. Ok, tak to wygląda. I w drugiej kolejności do tego otworu przykręcamy zaworek. Ja tutaj dałem trochę teflonu, żeby było szczelniejsze. Ok, mamy nasz zaworek. Na kolejnym etapie idzie wężyk do tego, czyli widzicie, to nie są wcale takie skomplikowane rzeczy. Dajemy nasz wężyk. Odkręcamy sobie najpierw tą nakrętkę. Przekładamy przez wężyk. Nakładamy. I skręcamy, żeby było szczelne. Tak to się prezentuje. Widzicie? Idzie trójnik, dokupujemy sobie taką zaślepkę, zaworek, wężyk i tak naprawdę to by było gotowe. A teraz lecimy do filtra. Zwróćcie uwagę, że pierwszy wężyk, który idzie prosto z kranu, leci prosto do tutaj naszego pierwszego baniaczka. Wychodzi od dołu, przechodzi przez całość, wylatuje górą, przechodzi do trzeciego, leci w dół, przez membranę i zobaczcie, czerwonym wężykiem wychodzi tak zwany odpad. Jest to woda, która się nie nadaje, który został ten cały syf i to dajemy do odpływu, a białym wężykiem idzie ta woda, którą właśnie chcemy uzyskać. Czyli ja w tym momencie zostawiam to dalej w wenerku. Tak jak wam mówiłem, będzie to dla mnie przenośne urządzenie. Nie będzie na stałe montowane. Ten wężyk dajemy na zewnątrz. A białym wężykiem będziemy mieli gotowy produkt. Dobra, teraz wam w ogóle powiem, o co chodzi z tym filtrem, dlaczego ludzie go kupują, do czego to jest w ogóle potrzebne.
No dobra, moi drodzy, system RO, czyli ten nasz filterek, jest to filtr odwróconej osmozy, inaczej właśnie RO. Ogólnie jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają dość zanieczyszczoną wodę u siebie właśnie w mieszkaniach, w rurociągach. Filtr RO usuwa większość związków, przez co przy otrzymanym, nazwijmy to, produkcie wyjściowym mamy wodę miękką. Nie jest ona twarda, jest wolna do azotanów. No i najważniejsze właśnie od węglanu wapnia, czyli to właśnie nam zatwardza najbardziej wodę kranową. Węglan wapnia. Tutaj właśnie po przejściu przez ten filtr usuwamy go. Woda jest wolna od chloru i tu właśnie nie jestem do końca pewny, czy to jest zasługa właśnie naszego filtra, czy tego, że dlatego, że ta woda dość wolno nam się tutaj przelewa, ten gotowy produkt, to przez ten czas po prostu ten chlor sam się usuwa po prostu w powietrze, nie, że ulatuje, no ale i tak tracimy, tyle wam powiem. Czy właśnie jeżeli chodzi o sam filtr, czy po prostu przez czas. Co jeszcze? Na pewno też usuwamy różnego rodzaju syf w postaci na przykład mułu, jakichś tam resztek mułu z rurociągów. No i innych zanieczyszczeń, tak. W skrócie woda jest wolna od soli, no i tym podobnych. Można powiedzieć, że woda odwróconej osmozy jest to woda jałowa, którą sami według własnych właśnie upodobań uzbrajamy w odpowiednie parametry, które chcemy uzyskać do konkretnego biotopu. No ale oczywiście to musimy zrobić poprzez dodawanie mikro i makroelementów. Zazwyczaj woda RO jest używana do zbiorników morskich oraz słodkowodnych, które muszą utrzymać miękkie wartości. Czyli głównie właśnie wody BW, czy na przykład jeżeli chodzi o krewetki, są bardzo zalecane, jeżeli jest bardzo zalecana taka woda, bo zazwyczaj na kranówce większość odmian no po prostu się nie rozmnoży. Gdy woda RO po wyjściu z filtru ma zbyt niskie wartości, dobrym pomysłem jest takie częściowe mieszanie tej wody z kranówką. Oczywiście w odpowiednich ilościach, nie? No tak, żeby po prostu uzyskać docelowe parametry, na jakich nam zależy, czyli twardość wody i pH. Oczywiście patrząc na zwierzęta, które znajdują się w zbiorniku, nie? Czyli załóżmy mają dane parametry potrzebne do życia. Po zmiękczeniu tej naszej wody przez filtr musimy dokładnie dobrać te wartości tak, żeby pasowało to naszym zwierzakom. Powiem wam też, że do wody RO niektórzy dodatkowo stosują żywicę DI, czyli jest to mieszanka kationów i amonitów. Przepraszam, kationitów i amonitów. No co, powiem wam tak, no ogólnie mineralizacja wody RO jest obowiązkowa, dlatego że na jałowej wodzie bez żadnych soli żadna roślina ani zwierzę nie przeżyje. I co jest taką ciekawostką, ja specjalnie przed odcinkiem spróbowałem się dowiedzieć na jednej z grup, jak to do końca z tym jest, bo słyszałem, że niektóre właśnie wody Blackwater mają tak niską mineralizację, woda jest tak miękka, jest to po prostu czysta woda bez żadnych różnych związków. No i tam na przykład niektóre zwierzaki normalnie żyją. Ale to są raczej wyjątki. Naprawdę muszą być takie ryby, że radzą sobie w skrajnych warunkach, ale zazwyczaj jeżeli chodzi o nasze akwaria słodkowodne, typu właśnie jakieś żyworódki, nieżyworódki, tego typu rzeczy, jeżeli dajemy wodę RO, oczywiście na taki poziom parametrów, jaki potrzebują te nasze zwierzaki, musimy stosować mineralizację i dodatkowe jakieś witaminy do wody. Bo po prostu woda będzie jałowa i nam te ryby pozdychają, tak samo większość roślin. To jest najważniejsze. No i co wam powiem? No, może zapuścimy filtr. A, jeszcze taka rada do was, jeżeli właśnie kupujecie filtr, czy taki jak w tym momencie ja kupiłem, taki najzwyklejszy model, czy jakiś lepszy, po uruchomieniu filtr powinien pochodzić tak no z 10-20 minut bez zbierania tego naszego głównego produktu tej wody RO. Dlatego, żeby ten filtr dokładnie się przepłukał. Może pójść taka ciemniejsza woda, czyli po prostu zostawiamy to na 10-20 minut, a dopiero po tym czasie zbieramy to, na czym nam zależy. Ok, ja odkręcam wodę.
woda poszła. Ja wam teraz coś pokażę. Zwróćcie uwagę, to jest rurka właśnie z odpadem. Ta nasza czerwona rurka. Ja tu akurat mam końcówkę białą. Zobaczcie, ta woda idzie dość szybko, nie? Idzie dość szybko. A teraz wam pokażę rurkę z wodą docelową, którą później zbieramy. Przypatrzcie się, tak leci odpad. Powiem wam, że w mieszkaniu nawet mi leciał jeszcze szybciej. Ale to też zależy od temperatury wody. Tu akurat jest taka w miarę letnia. A teraz wam pokażę produkt. Widzicie to? W takim tempie leci nam gotowy produkt. Tu jest akurat temperatura może około 28-30 stopni. To jest taka właśnie letnia woda, niestety. Czyli czas lania tej naszej wody jest dłuższy. Bo im chłodniejsza woda, a nie, przepraszam, teraz was sam oszukałem, im cieplejsza woda, tym woda leci szybciej. No nie wiem, możliwe, że to po prostu jest małe ciśnienie, jeżeli chodzi o kran. Powinno być minimum około 3. No w kranie zazwyczaj jest około 5. No ale dobra, no widzicie, jak to wygląda tutaj w moim przypadku. Leci w ten sposób. A odpad w najlepsze zasuwa, nie? No nie jest to coś takiego, że włączymy, przeleje się szybko i mamy gotową wodę. Jednak trzeba trochę cierpliwości. Ale na pewno docenimy to, jak już tą wodę będziemy mieli. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, bądź może chcecie coś dopowiedzieć, może ja coś źle powiedziałem, piszcie w komentarzach. Chcę stworzyć taką mini społeczność. Także spokojnie piszcie, ja odpisuję na komentarze. No i oczywiście zapraszam was do polubienia materiału, jeżeli wam się spodobał, zostawienia subskrypcji na kanale oraz zapraszam na wcześniejsze odcinki oraz kolejne. Na razie.